spojrzenia ludzi, robicie przegazówkę bam 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 bam, jak syrenka po tuningu i każdy się patrzy, kurwa, co za debil. Rembrandt, ran, 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 przestawię to trochę jeszcze w tę strunę. Teraz to będzie Top Gear normalnie. Powinienem zacząć od przywitania oczywiście. Witajcie moi drodzy w kolejnym vlogu. Dzisiaj będę opowiadał o Renault Megane RS. Ostatnio bardzo dużo samochodów nowych mam okazję testować. I nie tylko testować, po prostu sobie nimi jeździć. Bym chciał wam przekazać troszeczkę tych informacji o tych wszystkich nowych samochodach. Tak jak już wam mówiłem na filmie, jak widzę motoryzację jutra, to nie jest wcale tak, że nowa motoryzacja to jest gówno i chuj, a kiedyś to kurwa było. Kiedyś to było. Teraz też robią fajne samochody różni producenci i ogólnie się wlewo chujowo wyjeżdża i właśnie czekam teraz 15 minut. Jest kilka samochodów naprawdę, które są fajne. I właśnie siedzę w jednym z nich. Jest to nowe Megane RS w wersji Cup. Wersja Cup charakteryzuje się tym, że ma halogeny w kształcie flagi, takiej, która kończy wyścig. Chciałbym wam powiedzieć o całym samochodzie. Ostatnio, jak wiecie, miałem okazję pojeździć Seedem nowym i miałem też okazję przez chwilę pojeździć nową Hondą Civic, jednakże Hondę Civic wolałbym naprawdę zostawić. I to jest świetny przykład tego, jak dwa samochody z 2018 roku, właściwie trzy samochody, bo Kia Ceed też, jak one się mogą diametralnie od siebie różnić. I gdyby ktoś się przejechał Hondą Civic, to by stwierdził, kurwa, kiedyś to było. Civic to był zajebisty samochód, a teraz to jest paździerz. Miałby w 100% rację i ja bym się podpisał dwoma ręcyma pod tym, co on powiedział. Ale temat Hondy Civic chciałbym naprawdę zostawić. Być może, gdybym się przejechał Typerem, to może bym zmienił zdanie, ale z tego, co na razie pojeździłem sobie Civicem 1.6 w dieslu, to ja pierdolę. Stwierdzam, że Kia jest za 4 razy minimum lepsza. Zobaczcie, co to jest za tandeta. Słyszycie ten dźwięk? To wygląda jak odpust. To jest dramat. Ale nie mówmy o Civicu. Poza tym, że tam jest dużo miejsca, to raczej zalet żadnych nie zauważyłem. Ale dobra, przejdźmy do Renault Megane RS. Jeżdżę nim trzeci dzień już chyba, więc naprawdę już się z nim zapoznałem i poznałem jego wszystkie wady i zalety. I może zacznę od zalet, a wady zostawię na koniec, bo one jakby nie przyćmiewają całej tej zajebistości tego samochodu. Więc zacznijmy od tego, że jest zajebistym samochodem i ten samochód rozpierdala na łopatki większość aut, którymi jeździłem do tej pory. I ja wiem, że zawsze tak mówię, gdy nagrywam Kickster jedzie, gdy nagrywam w ogóle jazdę jakimkolwiek samochodem, to że jeździłem wieloma autami, ale ten to już jest naprawdę najlepszy. Tak długo jak nagrywam Kickster jedzie, to chyba jeszcze w żadnym odcinku się tak nie cieszyłem, że mogę jeździć takim samochodem. Naprawdę. A trochę tego było. No tak było. Ale powiem wam, że cenowo, jakościowo i biorąc pod uwagę fakt, że mamy tutaj napęd na przednią oś, to naprawdę z tego samochodu można wycisnąć 100% i ten samochód nas nie zabije. Nawet gdy nie jesteśmy mega doświadczonymi kierowcami, to możemy z tego samochodu wyciskać po prostu siódme poty, doświadczać tych wszystkich przeciążeń, doświadczać przyspieszeń i się nie zabić. Naprawdę. Oczywiście większość powie, że poprzednia generacja była takim prawdziwym RS-em, bo miał jakby taki charakter. A że ten to już jest taki uśredniony, ujednolicony taki produkt dla mas i że to on już nie ma takiego charakteru. Ale powiem wam, że wystarczy trochę pojeździć tym samochodem i naprawdę przekonujemy się na własnej skórze, że ten samochód ma charakter. Nie ma nic sztucznego w tym samochodzie. Nie ma takiego kiczu, takiego udawania czasami sportowych samochodów. Wiecie, że jakieś są tam wloty porobione, a te wloty to nie są wlotami, tylko plastikowymi wstawkami, żeby fajnie wyglądało. Tutaj naprawdę nic nie jest przypadkowe. Tylny tłumik, tylny dyfuzor, który jest ogromny. Te wszystkie poszerzenia, one naprawdę wynikają z tego, że ten samochód jest rzeczywiście szerszy niż zwykły Megane. Nie wygląda to tandetnie i gdy gdzieś tam podjedziemy i ktoś się nie zna, nie wie, że to jest Renault Megane, to naprawdę pomyślałby, że to jest samochód z jakiejś, kurde, już klasy prawie, że premium. Renault Megane RS, ten konkretny egzemplarz ma 4000 km przejechany, więc jest praktycznie zupełnie nowym autem. Wszystko w nim działa, przynajmniej na razie, tak jak powinno. Silnik 1.8, czyli mniejszy niż ten poprzedni, bo było 2.0 w poprzedniej generacji. Teraz jest 1.8 o mocy 280 koni. Ktoś by powiedział, że no 1.8, wszystkie, kurwa, 1.8, a jak to 1.8? A czemu 1.8? Powiem wam, że w ogóle nie czuć, że tu jest 1.8. I co jest najlepsze w tym samochodzie, gdy włączamy sobie tryb sport, to strzela nam z wydechu ten mały skurwysynek. Gdy dodajemy gazu, gdy czujemy to przyspieszenie, to nie mamy dźwięku z głośników,
tylko naprawdę realny dźwięk z tłumika i po puszczeniu gazu podczas hamowania silnikiem on naprawdę przepala te spaliny i strzela z wydechu. 2018 rok. Ten samochód ciągnie na każdym biegu i po mieście naprawdę trzeba uważać, żeby nie stracić prawa jazdy, ponieważ jest 1K, 2K, puf, stuwa. 1K, 2K, puf, stuwa. Ja pierdolę. Masakra. Jedziemy 120, oczywiście po niemieckim autobanie, na trójeczce, wciskamy gaz do oporu i nie ma czegoś takiego, że mamy turbodziurę, czy mamy brak mocy. Nie, ten samochód będzie ciągnął nam, kurwa, do 220 na godzinę. Jeżeli chodzi o spalanie, no to jest troszeczkę smokiem, ale z drugiej strony, teraz mi tutaj pokazuje średnie spalanie 12,1. Czy to jest aż tak dużo? Nie wiem, choć się domyślam. Renault sobie fajnie wymyśliło heads up, czyli to wyświetlanie na szybie. Z tym, że tutaj nie jest wyświetlane to na szybie, tylko jest wyświetlane na takim pierdolniczku, na takiej szybce małej, która się wysuwa. Jest to fajny bajer, ale musimy też pamiętać, że jest to Renault i ciekawe, czy to się nie spierdoli po jakimś czasie. Ożeż ty chuju. Oczywiście to jest teraz takie stereotypowe gadanie, że a jak to kurwa, to Golfy też się psuje, a Renault się nie psuje. No i właśnie dlatego nagrywam te vlogi, żeby wam uświadomić, że to wcale nie znaczy, że Renault jest chujowe, bo jak widzicie, stworzyło zajebisty samochodzik, ale pośmiać się można i trochę pożartować, nie? Wielką zaletą jest to, że można sobie ustawić wysokość tego, gdzie on ma wyświetlać. Ja jestem wysoki i siedzę tak, to mogę sobie tak obniżyć, że będę widział na tej szybce. W standardowych heads-upach zazwyczaj nie ma tego góra-dół, bo wyświetla się to w tym jednym konkretnym punkcie na szybie i zazwyczaj ja się nie łapię i widzę same tylko cyferki, dół cyferek, bo jestem za wysoki. Auto świetnie się prowadzi, jest sztywne jak biceps Mariusza Pudzianowskiego, kiedy był strongmanem i podnosił te kule tak do góry. Ale to by nic nie dało i tak. Jest mega wyważony i co jest najważniejsze w tym samochodzie? Renault nie poszło tą drogą, którą poszedł na przykład Ford i nie wpierdolił tutaj napędu 4x4, który zresztą w RS-ie nowym się psuje i to bardzo się psuje. I fakt faktem, że tutaj mógłby się przydać jakiś drift mode czy ten napęd na 4 koła, ale Renault znalazło inne rozwiązanie, mianowicie wstawiło tutaj coś, co nazywa się Fork Control, a te Fork Control to jest nic innego jak tylna oś skrętna. I co jest zajebistego w tej tylnej osi skrętnej? Ano to, że gdy wjeżdżamy w zakręt z absurdalną prędkością, czyli na przykład, nie wiem, 90 km na godzinę, gdzieś na torze, i normalnym samochodem już dawno byśmy wyjechali przodem z tego zakrętu, bo przód by nam na pewno nie skleił. A tutaj, gdy wyłączymy swoją psychikę i naprawdę dokręcimy tą kierownicę, to paradoksalnie ten manewr normalnie by nam przeszkodził, bo koła by jeszcze bardziej straciły przyczepność, to tyle tutaj. Fork Control nam się uruchamia, dokręcają nam się tylne koła i mamy coś takiego, jakbyśmy wyrzucili kotwicę w kierunku, w którym chcemy skręcić i nagle jakaś magiczna siła zaczęłaby nas przyciągać do wewnętrznej strony zakrętu. Wtedy mamy taki... O kurwa, przecież ja nie powinienem skręcić, a skręciłem. Jest to auto typowo sportowe, naprawdę nie jest to samochód na co dzień i zaraz wam powiem dlaczego. Jest autem typowo torowym, ponieważ no po pierwsze tutaj kierownica, jak widzicie, ma ten czerwony pierdolniczek taki. Fotele kubełkowe, półkubełkowe właściwie, obszyte Alcantarą. Wyposażenie naprawdę takie podstawowe. Wszystko to, co ma być, to jest. Normalny ręczny w samochodzie z 2018 roku, czyli możemy sobie podciąć w zakręt i sobie wejść na ręcznym, który naprawdę klei, naprawdę trzyma i naprawdę można latać tym samochodem bokiem. Paradoksalnie, bo jest tutaj napęd na przednią oś, jednak jest on tak wyważony, że naprawdę słucha się mega hamulca. Jeżeli dojeżdżamy do zakrętu i chcemy wpaść na niego na rybę, dohamowujemy się lekko, klepiąc leciutko nogą w hamulec i nagle samochód zaczyna nam się ustawiać bokiem. I w normalnym samochodzie z napędem na tylną oś musielibyśmy podtrzymać ten drift, tak? Takim power slide'em sobie wyjść. A tutaj naprawdę możemy się dohamować bokiem, bo ten samochód się świetnie słucha kierowcy. Mega przewidywalny, nawet gdy troszkę nam dupa zarzuci, gdy troszeczkę przesadzimy z prędkością, gdy wjeżdżamy w zakręt, lekka kontra. I dlaczego ten samochód mi się tak podoba? Generalnie osobiście jestem zwolennikiem aut z napędem na tylną oś, a to dlatego, że no bardziej mnie ciągnie do driftu, tak? Samochody z napędem na przednią oś zawsze są dla mnie takim trochę absurdem. No, na pochuj robić mocny samochód, który ma napęd na przednią oś. Ale powiem wam, że marce Renault udał się ten zabieg, że naprawdę z tego samochodu można wycisnąć 100% i przy okazji się nie zabić. Miejsca, naprawdę jest dużo miejsca, bo ja jestem dwumetrowym człowiekiem i większość takich sportowych, ala sportowych samochodów no, nie pozwala mi na to, żeby się normalnie torowo usiąść w tym samochodzie i żeby czerpać 100% przyjemności. A tutaj
nieważne czy masz 1,50 m, czy masz 2 metry, to możesz usiąść, prosto sobie ten półkubę ustawić, kierownicę sobie dostosować i kurwa robić wszystko z tym samochodem. To lubię. Ten samochód nie nadaje się zupełnie na co dzień, więc nie mam pojęcia, dlaczego jest tutaj 5 drzwi. Te tylne są zupełnie niepotrzebne, ponieważ jest tak wystrojony, tak skalibrowany, że nadaje się tylko i wyłącznie na tor, albo dla młodego, pryszczatego, bananowego skurwysynka, któremu ojciec boi się kupić mocny samochód z napędem na tył, na przykład M2, tylko chce, żeby no jednak dobrze mu tam się jeździło i miał tych kuni i mógł sobie poszpanować. Jednak troszeczkę się boi o jego życie, żeby się nie rozpierdolił na pierwszym lepszym drzewie i żeby się wokół niego nie owinął. To wtedy taki ojciec, który ma dużo pieniążków, może kupić właśnie takie Megane RS i synek będzie zadowolony, bo będzie wypierdalał 70% samochodów, które są na mieście, a przy okazji się nie zabije, bo ten samochód jest bardzo przewidywalny i ma napęd naprzód, więc nie będzie go kusić, żeby robić jakieś rondo bokiem czy coś w tym stylu. Dlaczego o tym mówię? I jaki ma to związek z tym, że to nie jest auto na co dzień? Skoro teraz właśnie mówię, że to jest auto na co dzień, ale dla młodego, pryszczatego skurwysynka. A to dlatego, że jest twarde jak kolano. Momenta kalidowa. Ja już jestem dla tego samochodu za stary. Jest mi bardzo ciężko to przyznać samemu przed sobą, ale ten samochód już nie jest dla mnie, już jestem zbyt wygodny. I mówi to człowiek, który jeździ Omega na gwincie na 18-calowych kołach o profilu opony 40. Naprawdę Omega na gwincie nie jest kurwa tak twarda jak ten samochód w serii. To nie tylko wynika z tego, że to zawieszenie jest po prostu dobrze wystrojone, jest twarde samo w sobie, ale ten samochód jest cały taki sztywny, taki zwarty. Więc jadąc po tych dziurach wszystkich, no to jest tragedia. Druga sprawa to nie został tutaj rozwiązany problem wszystkich właściwie mocnych samochodów z napędem na przednią oś, jedynie Ford sobie w RS-ie z tym poradził, montując takie wsporniki do MacPersonów. Tutaj niestety występuje takie zjawisko, które... No nie wiem, czy się ogólnie tak nazywa, ale ja je nazywam ciągnącym momentem obrotowym. Efekt ten wiąże się z tym, że gdy bardzo mocno przyspieszamy, gdy mamy gaz wciśnięty do oporu i na przykład na drugim, na trzecim biegu, ta moc wyrywa nam kierownicę z rąk, co w połączeniu z kolejnami naszymi pięknymi daje taki efekt, że podczas przyspieszania naprawdę musimy trzymać to, bo możemy gdzieś tam pofrunąć. I to wszystko w połączeniu z tymi półkubełkowymi siedzeniami daje to, że nas tu kurwa telepie. I tak jest cały czas. To nie jest tak, że w sporcie sobie tak zrobimy, czy tam w tym trybie race. Nie, tak jest cały czas. Nawet jak jadąc w komforcie 200 km jedną trasę tym samochodem, to o ile po mieście jeździmy jedynka, dwójka, żeby nam tam strzelał z tego wydechu, ale zajebiście, kurwa fajnie strzela. To już jadąc 200 km to jest takie już nie rób tak. No, ja już jestem za stary, naprawdę. Ale człowiekowi, który ma 20 lat, czy tam 21, nie przeszkadzają takie rzeczy, bo ma młode kości, plecy go nie bolą, uszy go nie bolą, głowa go nie boli. Generalnie mało ma zmartwień na głowie, więc on czerpie cały czas przyjemność z prowadzenia tego samochodu. Jest naprawdę, naprawdę typowo przystosowany do jazdy torowej i na torze ten samochód jest cudowny. Świetnie się prowadzi, świetnie przyspiesza. Co więcej, mamy tutaj manualną skrzynię biegów. Powiem wam, że no jest wersja też z automatem. Jestem ciekaw, jak jeździ ten automat, bo Renault akurat nie słynie z tego, że robią zajebiste automaty, a naprawdę chciałbym się przejechać wersją z automatem, ponieważ stwierdzam, że w manualu ten samochód jest trochę za szybki. Naprawdę jest tak, że jest jedynka, bo już kurwa trzeba dwójkę wbijać i nagle wbijając dwójkę uświadamiam sobie, że jedziemy 98 km na godzinę i jest takie, ale to już, ale ja się nawet że nabawiłem. Bardzo dużo emocji ja jeżdżąc szybko tym samochodem. Renault Megane RS tej najnowszej generacji w wersji Cup to jest dzikus. Daje dużą przyjemność jazdy i to mówię ja, człowiek, który lubuje się w autach z napędem na tylną oś, człowiek, który kupił sobie Mazda MX-5 i lata nią sobie bokiem. I taki człowiek mówi wam, że auto przednionapędowe daje przyjemność jazdy. I naprawdę tak jest. Jednak żeby nie było za różowo, to ten samochód ma jednak swoje wady. I oczywiście nie mówię tutaj o tym, że nie nadaje się na co dzień, bo jest za twarde. Nie, no bo to jakby charakter tego samochodu nie pozwala na to, żeby ten samochód był jednocześnie zajebiście sportowy i był wygodny przy okazji. No auto do wszystkiego, do niczego, tak jak wam zawsze mówię. Chyba, że jest to Kia Stinger. No jest po prostu autem torowym, jest stworzony do jazdy po torze. Ma kilka mankamentów, które mi się naprawdę nie podobają tutaj. Po pierwsze, to Renault naprawdę popłynął z tym wykończeniem tutaj. Nie rozumiem, dlaczego robimy coś, co wygląda jak karbon, a przy okazji robimy, że jest miękkie. Dlaczego?
Nie wiem. Przecież to wygląda jak z jakiegoś E36 obklejonego folią. Albo z Omegi starej, bo gość sobie obkleił i myślał, że drewno jak zasłoni, to będzie ładniej wyglądać. A nie, czekaj, chyba umie. Mogliście to zrobić, nie wiem, czarne to zostawić. Miękkie, fajne, przyjemne w dotyku. Ale to dlaczego w wyglądzie karbon przypomina? Nie. Oła. Druga rzecz to jest kurwa ten interfejs. Po prostu już jeździłem kiedyś, może widzieliście vloga, jak byłem na testach w Bratysławie Renault Koleosa. I tam był dokładnie ten sam interfejs, dokładnie ten sam ekran. I ja już wtedy się wypowiadałem na temat tego, co o nim sądzę, ale tutaj no jest tragedia, no. Aż mi się nie chce o tym mówić, naprawdę. Ach, szkoda kurwa gada, szkoda szczepić ryja, naprawdę. Już pomijam archaiczność wyglądu tego, no to ten dotyk nie działa zbyt dobrze. Wciskamy klimatyzację, to nam się zsuwa kurwa 3 lata. Tutaj mamy przyciski, musimy na to patrzeć, żeby w ogóle radio podgłośnić. Masakra. Oczywiście tutaj, jak w każdym Renault, mamy pilocik, który jeżeli ktoś już jeździł, nie wiem, starą Laguną, to wie, że to rozwiązanie, gdy się do niego przyzwyczajimy, jest mega wygodne, mega fajne. Jednak myślę, że Renault już też powinno dorosnąć do tego, żeby obsługę radia mieć już w kierownicy. Nie wiem, jak inni sobie radzą z tym, że mają wszystkie opcje w kierownicy, łącznie z radiem i tak dalej, a tutaj kierownica też jest cała zapełniona przyciskami, a mimo wszystko jeszcze mamy pilot dodatkowy do radia. Nie wiem, jak to jest rozwiązane. Nie wiem. Generalnie poza całym tym tabletem i trudnością z jego obsługą, to liczba przycisków i to, do czego służą, jest tutaj naprawdę na plus. No ja ogólnie wolę, gdy jest mniej właśnie przycisków, bo są konkretne, tak? Do foteli, do włączania trybu RS, tam sportów, do wyłączania start-stopu, który też jest chorym w ogóle wymysłem, ale to już wam mówię za każdym razem, że start-stop to jest w ogóle jakiś wymysł, który niszczy motoryzację od środka. No ale to już pomijam. No i tutaj tryb parkingowy, wszystko to, co powinno być, pokrętło od klimatyzacji, elegancko. Trzecia sprawa, karta z cipką, bardzo fajna. Problem jest z tego typu w tej karcie, że jest za gruba, żeby ją trzymać w portfelu, bo ma jakąś taką dziwną wypukłość, a jednocześnie nie ma żadnego tutaj, żeby to przypiąć do kluczy. Jak się ma taki pęk teraz i bym chciał to tu przypiąć, to nie mogę. Co mam teraz z tym zrobić? Muszę nosić to osobno, więc bezsens totalny. Zupełnie przypadkowo mamy tutaj kartę z poprzedniej generacji Meganki. I zobaczcie, karta jest płaska, ma zawieszkę, więc można ją podpiąć sobie bez problemu. No i teraz jak sobie porównacie, no ta jest ładniejsza zdecydowanie, no ale co z tego? To możemy sobie schować do portfela, do jakiegoś organizera, gdziekolwiek, albo przypiąć do kluczy, a ta? Możemy sobie ją włożyć jedynie w rowa. Kurwa, nie sądzę. Taka wada trochę może, taka niekonsekwencja w działaniu, bo po pierwsze robimy samochód sportowy, tak, który jest surowy, twardy, trochę narowisty, ale przy tym wszystkim przewidywalny. Robimy wykończenie takie pół na pół, no takie właśnie dla młodziaka, dla takiego 20-latka i dla takiego gościa, który raz na jakiś czas lubi sobie wyjechać na tory i sobie polatać, więc no nie można się tutaj przypierdalać do tego, że nie wiem, że coś jest twarde, że tutaj mamy gdzieś plastiki, no bo okej. No ale w to całe plastikowe, takie normalne, zwyczajne wnętrze wkładamy nagłośnienie Bose. Co kurwa? Serio? To trochę tak jakbyśmy mieli motocykl sportowy, który służy jedynie do jazdy po torze i byśmy mu z tyłu założyli kufer, w którym jest lodówka. Dobry plan! Tak samo tutaj mamy sportowy samochód strzelający z wydechu i wkłada się tu zajebiste głośniki Boza. Boze. Okej, to już jest może takie przypierdalanie się trochę na siłę i Sebastian chce zabłysnąć i chce powiedzieć, że Boze mu teraz nie pasuje, a w twojej omedze tyż masz Boze i co tobie pasuje, jak w takim starym trupie, po co ci Boze w takim starym trupie? Więc dobrze, zostawmy już ten temat, ale głównie chodzi o to, że te Boze naprawdę zajebiście grają, co w połączeniu z tym plastikiem daje odgłos tłuczonego orzecha młotkiem. Wszystko trzeszczy, wszystko się trzęsie, jak w starym samochodzie. Na torze nam to nie przeszkadza, tak? Nawet podczas jakiejś tam normalnej jazdy, no nam to nie przeszkadza, bo czerpiemy przyjemność z przyspieszania, ze skręcania. No ale jadąc jakąś dłuższą trasę, włączamy sobie głośniej muzyczkę, jakiś fajny utworek leci, głośniki ładnie grają, a tutaj, kurwa, plastiki latają. Ogólna ocena tego samochodu, auto mi się mega podoba i nie jestem jakimś entuzjastą marki Renault, nie jestem jakimś entuzjastą w ogóle przednionapędowców, a naprawdę ten samochód mi się mega podoba. Powiem wam, że kiedyś to mi się podobał na przykład Saab 9.3, to była taka moja pierwsza pozycja z aut przednionapędowych,
które naprawdę fajnie jeżdżą, które skłonny byłbym kupić. Drugim takim moim faworytem zawsze z przednio napędowych samochodów to był Focus RS. I naprawdę nie było długo samochodu, który mógłby się z tym zrównać. Do tego grona przednio napędowych samochodów fajnych, którymi się fajnie jeździ, dołącza do tego grona Renault Megane RS w wersji Cup. Mimo tego, że jest twardo, mimo tego, że rzuca nim, mimo tego, że ten samochód nie nadaje się do jazdy na co dzień, przynajmniej dla gościa takiego jak ja, szorowanego, starego, to naprawdę ten samochód mi się mega podoba. A w tym kolorze, w tym konkretnym, to nie jest taki zwykły pomarańcz. O, mam pomarańczowy samochód. To jest taki pomarańcz, który się mieni jeszcze na pięć innych takich metalicznych odcieni. To jest w ogóle taki orange metallic i ten kolor krzyczy: patrzcie na mnie! Renault zrobiło świetny samochód i naprawdę trzeba im to przyznać. Cóż tu więcej mówić? Dobra, nagadałem się o samochodzie, no to jeszcze zróbmy takie małe podsumowanie tego wszystkiego, co obejrzeliście, mam nadzieję, od początku do końca i w miarę jakoś tam skupiając uwagę na tym, bo wiadomo, że vlogi bardziej się słucha niż się ogląda, ale mam nadzieję, że dzięki temu sprzętowi nowemu, że te vlogi również zaczynacie oglądać, a nie tylko słuchać. Możecie mi dać znać w komentarzach, bo tutaj taką interakcję teraz przeprowadzimy. Dwa takie testowe vlogi teraz wyszły i możecie mi dać znać w komentarzach, czy fajnie posłuchać sobie o czymś takim. Chcę się tym wszystkim z wami po prostu dzielić, no i tyle. A tymczasem trzymajcie się cieplutko, pozdrawiam, ja czyli Kickster. Cześć!